No to witam serdecznie. Witam serdecznie. Słuchajcie, powiem wam coś niesamowitego. Wkurzyłem się niesamowicie. No o co? Donaldinho, jak wiecie, jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Lata, se wyobraźcie, z Brukseli do Polski, z Polski do Brukseli, z Brukseli do Polski. To znaczy latał, dopóki synowi samolotów nie wzięli. Kurde, pierwszeli. Miał tych samolotów. Podobno teraz jakiegoś kukuryźnika mu zostawili, co podobno tatę jedynie może wziąć do Gdańska. Do Brukseli nie dolecą, bo by musiało być międzylądowanie. To znaczy... Sprawa była tego rodzaju, że jak Donaldinho jeszcze miał te wszystkie odseteczki z Amber Gold, no to wiecie, i zatankował, i we dwóch se lecieli w spokoju, w ciszy, nie to, że jeden je, drugi niedobrze, to Donaldinho miał wygody, słuchajcie. No ale co, no przecież nie będzie chłop teraz co w kolejce po bilet. Dajcie spokój, Boże kochany. No syn też, no nie wiem, co on teraz chłopak robi. No podobno sam też nawet koła zmienia w tym samolocie. No ale mniejsza z tym, no. Coż chłopu zostało? No 140 tysięcy tej wypłaciny. No co to jest na miesiąc, słuchajcie? No strój do piłki trzeba kupić, piłkę trzeba kupić. Zimmermanowi trzeba kielicha postawić. No skąd ma chłop wziął? Mieszkanko jakieś trzeba opłacić. No i chłopina wiąże ledwo koniec końców. Dobrze, że jeszcze z Merkelką coś próbuje rozmawiać, no bo jakoś tam zawsze przy niej siedzi, no bo wiadomo, jak dziadek Donaldinho jakieś tam szlaki w Niemczech przetarł, podobno. No to jeszcze chłop jakieś tam ma po prostu z tymi Niemcami po prostu układziki. No ale słuchajcie, ja ostatnio, bo jesteśmy w Unii, no taka jest prawda, jesteśmy w Unii, postanowiłem tej Unii poszukać, nie? Jak koszałek opałek. No i słuchajcie, wyjrzałem przez okno wasze, jezdnia dziurawa jak był. Śmieci, które przechodnie mimochodem rzucają pod moim oknem, są do tej pory. Na ścianach szkoły te same bazgroły, Legia K, widzę w Kingę, UKS Żydy. No to słuchajcie, odpalam telewizor. I co widzę? Na ekranie te same postacie co zwykle, pieprzą te same głodne kawałki. Jest siwy cynik, jest tęgi ham w biało-czerwonym krawacie i ten nalany, cwany mordziak z przystojną małżonką. Tylko cholera, Unii nie widać. No to postanowiłem iść na spacer. Niczym ten krasnoludek od Konopnickiej, co to szukał wiosny. Najpierw poszedłem do pobliskiego lasu. Słuchajcie, w lesie te same kondony, co zawsze, pozostawiane w ilościach hurtowych przez przydrożne prostytutki i klientów. Trzeba iść ostrożnie, żeby nie wdepnąć, wiecie, w gówno. Ktoś zawsze srana z kraju lasu i najwyraźniej w Unii nie przestał. No to postanowiłem poszukać w centrum. W centrum, po drodze, szedłem dziurawym chodnikiem. Miałem nadzieję, że w Unii będzie gładki. Ominąłem leżącego w krzakach pijaczka i doszedłem przed sklep. Przed sklepem, słuchajcie, jak zwykle to samo towarzycho, pije to samo tanie wino. W Unii ta nazwa miała podobno przysługiwać szlachetniejszym trunkom. Na trotuarze ta sama trzęsąca się postać wyciąga rękę po drobne. Miałem nadzieję, że w Unii przynajmniej nie będzie to Polak, tylko czy ja wiem, no Holender, Niemiec. W zasikanej bramie, wyobraźcie sobie, łysi z bulterierem wąchają jakieś świństwo i plują na chodnik, no ale przecież oni tak zawsze. Pod uszkodzoną wiatą skopali ją dresiarze. Słuchajcie, siedzą ci sami zmęczeni, szarzy ludzie i narzekają. Ale co to? Słuchajcie, zawsze narzekali na rząd, Czarnych, Tuska i Dudę. A tu co słyszę? Wszystko przez tę Unię, panie! Więc jednak jest! Pojawiła się! Jest! Jest Unia! Jest!